Cały postępowy świat czci dziś święto pracy. Wielotysięczne barwne pochody przeszły ulicami miast i wsi całej Polski. Potężna rzesza ludzi wyległa na świąteczne manifestacje w poczuciu więzi ze stuletnimi tradycjami robotniczej walki i pracy, aby zademonstrować trwałość przekonań w sprawach, które naród zbliżają i jednoczą. Tegoroczne obchody mają szczególne historyczne tło. Upływa 100 lat od krwawej rozprawy amerykańskiej policji z robotnikami w Chicago. To pamiętne wydarzenie zapoczątkowało tradycję pierwszomajowych manifestacji. Szubienice, policyjne szarże, klątwy i oszczerstwa. Taka była odpowiedź na rodzący się nurt wyzwolenia człowieka. Było nas więcej niż rok temu, co przypisać należy chyba nie tylko pięknej wiosennej pogodzie. Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że...